Dobrze, ręką o ościu. Teraz troszeczkę w prawo. I teraz w lewo. Świetnie! Udało ci się dojechać do stacji. Czy rozpoznajecie ten pociąg? Tak, to Bakerloo. Ciekawe, jak sobie dzisiaj radzi z pociągami zawiadowca Ernie. Zawiadowca Ernie. Pada śnieg. Brrr. W życiu nie sądziłem, że może być tak zimno. Ale to idealna pogoda na zawody w jeździe figurowej na lodzie, Ernie. Już nie mogę się doczekać. Wszystko już gotowe na stacji stadion? Tak, Ernie. Czekamy już wyłącznie na naszych łyżwiarzy. No, Moskwa powinien nadjechać już lada moment. Nie wiem, czy wiesz, ale wiezie z sobą Saszę i Nataszę prosto z Rosji. Zaraz, tych Saszę i Nataszę? Mistrzów świata w jeździe na lodzie? Zgadza się. Lepiej, żeby się pośpieszył, bo jak postoję tu trochę dłużej, to odpadną mi wszystkie kończyny. Dzień dobry! Rosja pozdrawia Londyn! O, bardzo się cieszę, że dotarłeś cały i zdrowy, Moskwa. Nie chcę nikogo martwić, ale przywieźliśmy z sobą śnieg prosto z dalekiej Syberii. Zdrastwujcie! Zdrastwujcie! Cieszę się, że cię widzę, Moskwa. Patrzcie, są też Sasza i Natasza. Jakie to szczęście móc być tutaj. Da, no wiele dni w podróży daje sobie znaki. Jubilee zaraz was odwiezie do waszego hotelu. Mknij jak strzała, Jubilee. Podobno w nocy ma padać śnieg. Hurra! Daję wam słowo, drodzy przyjaciele, że do jutrzejszego poranka biały puch przykryje wszystkie tory, jakem Moskwa. I to mnie właśnie martwi. O, Barbaro, czy śnieg nie jest przecudowny, powiedz. Owszem, serku, ale niepokoję się o los naszych zwierząt. Nie obawiaj się, Barbaro, rano przywiozę więcej słomy, obiecuję. O, biała ohyda, na samą myśl mam dreszcze. O, jak możesz być takim zrzędą, Bakerloo? Śnieg jest przecież fajny. Fajny? Nonsens. Powoduje katar, kaszel, gorączkę. Słowem nic, tylko kłopoty. Ojejku! O, tak! O, nie. Ale, Bakerloo, wracaj. Pracować musimy bez względu na pogodę. Cała naprzód, wszystkie koła w ruch, mój drogi. Ratunku! No, tak jak podejrzewałem. Utknęliśmy. Możemy tu być uwięzieni do wiosny. A co będzie z zawodami w jeździe na lodzie, co? Ja obiecałam Barbarze, że przywiozę rano dodatkową słomę dla zwierzaków z rezerwatu. Wiktoria do Mili, utknęliśmy w śniegu, nie możemy się ruszyć. Bez paniki, zostańcie tam, gdzie jesteście. Nie żebym zrzędził, ale nie mamy wyboru. Gdy na torach zaczynają się kłopoty, jest do zrobienia tylko jedno, trzeba... Wezwać Erniego!
Dobrze, już tam jadę, Mili, żeby nie marnować czasu. I poproś pana Torowego, niech on też tam dojedzie. Poproszę. A, i niech weźmie ze sobą łopaty. Pip, pip. Drogi Ernie, dlaczego całe londyńskie metro świeci pustkami? No ka, gdzie się wszyscy podzieli? Utknęli przez śnieg w zajezdni. Pasażerów jest niezliczona ilość, a ja nie mam pociągów, żeby ich obsłużyć. Nic się nie martw, przyjacielu. Skoro u was goszczę, mogę się za gościnę odwdzięczyć. To miłe z twojej strony, Moskwa, ale na pewno dasz sobie radę? Oczywiście, że dam. Jestem bardzo duży i bardzo silny. Jak to mówią, nie ma to jak chłop na schwał, da? Da, bardzo ci dziękuję, Moskwa. Mili powie ci dokładnie co i jak. Na razie, bywaj. Nie! Dzień dobry. Przyszedł pan, żeby ulepić z nami bałwana? O, byłoby super, Jubilee. Ale, panie Torowy, my tu nie mamy czasu na lepienie bałwana. Naturalnie, Wiktorio, jak zwykle masz rację. Nareszcie. No dobrze, czas się brać do roboty. To, jak się domyślam, stacja hotel, da? A, moi kochani Sasza i Natasza. Hotel jest za stacją Stadion, Moskwa. Bardzo cię proszę, pośpiesz się. Nic się nie martw, Mili. Będę szybszy od światła, od błyskawicy. Założę się, że przegapimy te zawody w jeździe na lodzie. A tak bardzo chcieliśmy obejrzeć występ Saszy i Nataszy. Prawda, braciszku? Pomyślałem, że przyda wam się pomoc. Świetnie. Im nas więcej, tym weselej, panie Kiełek. Wszystko przez ten śnieg? Od dawna mówię, że zima jest przereklamowana. Och, daj spokój, Bakerloo. Głowa do góry. Mili przyjaciele, niniejszym oznajmiam, że właśnie wjechaliśmy na stację Stadion, chyba. Obejrzysz z nami zawody w jeździe figurowej na lodzie? Nie, lodu to ja mam aż nadto na co dzień, pan relikt. Jeżdżę w śniegu po calutkiej Rosji. Udało się, droga wolna. Ruszaj się, Sidney, nie traćmy czasu. Możesz na mnie polegać, braciszku. Muszę czym prędzej pojechać do rezerwatu przyrody. A ja muszę pojechać do szpitala. A ja muszę kupić jakieś czaderskie gogle. To znaczy, muszę czym prędzej odebrać pasażerów z lotniska. No a ty, co z tobą, Bakerloo, co? Proszę, odwieź mnie do zamku tajemnic, Bakerloo. No, już się robi, Alice. Ale jakby co, nie miej mi za złe, jeśli po drodze zamarznę. Nie obraź się, Ernie, ale wolałbym odzyskać łopaty. Chce pan coś jeszcze odśnieżyć? No jakby tu, jak śpiewają w piosence. Gdy dookoła pada śnieg i mi łopaty idą w... O, bardzo ci dziękuję, Wiktorio. O tak, teraz będzie nam tu miło i... O, przytulnie, tak. Zdążymy ze wszystkim? Powiedz, Hammersmith. Mam taką nadzieję, City. I proszę, pozdrów ode mnie wszystkie zwierzęta. Dziękuję ci, kochanie, bywaj. Ulepił bałwana. Pan Torowy, chłop morowy.
misja zwieńczona sukcesem, Ernie. Wszystko znowu chodzi jak w zegarku. Jeszcze nie spotkałem tak ciężko pracującego pociągu. Hej, halo, nie zgadniesz, Moskwa? Sasza i Natasza wygrali zawody w jeździe figurowej na lodzie. O, wprost nie znajduję słów. To tak jakby mi ktoś polał miód na serce, jak Moskwa. A nie dziwię się, że jesteś w siódmym niebie, przyjacielu. O, no ale pora się wreszcie pożegnać. Przed nami bardzo długa droga z powrotem do Rosji. Szczęśliwej podróży. Do svidania. Do svidania. Do svidania. Das... co? To znaczy po prostu do zobaczenia, do miłego, Ernie. A, rozumiem. No to do zobaczenia, Moskwa. Wiesz, chyba zasłużyliśmy na chwilę wytchnienia, mili. Moskwa spisał się na medal. Jestem pod wrażeniem. Racja. Wszyscy są znowu bezpieczni i szczęśliwi. Tak jak zwykle. O, ten biały puch wygląda po prostu bajecznie. Mieni się jak kobierzec z najprawdziwszych diamentów. Powinniście zobaczyć bałwana na lotnisku. Jest ogromny. A ja niezmiernie się cieszę, że pacjenci doktora Harta nie będą już więcej narzekali na zimno. Właśnie wpadł mi do głowy fenomenalny pomysł, Wiktorio. Zaraz tu przytaszczę jakiś grzejnik, nastawię go na pełną moc i... tak. Kto chce się porzucać śnieżkami? Ja! Wersja polska na zlecenie BBC Worldwide Master Film. Dialogi i reżyseria Dariusz Dunowski. Dźwięki, montaż Aneta Michalczyk-Falana. Kierownictwo produkcji Dariusz Falana. Wystąpili Grzegorz Małecki, Lucyna Malec, Małgorzata Rożniatowska, Grzegorz Pawlak, Włodzimierz Bednarski, Andrzej Szopa, Mariusz Przemiński, Anna Postolakis, Maciej Szary, Włodzimierz Press i inni.